łodzi Wielkiej Wiktorii. Ścichły już, rozbrzmiewające do niedawna, dostojne dźwięki Bogu Rodzicy, średniowiecznego hymnu prowadzącego rycerstwo do boju. Słychać z oddali jakieś tępe odgłosy, rżenie i tętent szarżujących z impetem bojowych wierzchowców. Rozgorzała bitwa. Zamęt, rwetes, szczęk mieczy i kruszących się kopii, zgrzyt, skrzypienie, łoskot uderzających o siebie zbroi i huk wystrzałów. Wokół srożą się woje, jeżą dzidy, kłębią ścierający się w zaciętej walce lżej opancerzeni strzelcy, piechurzy i ciężko zbrojni rycerze. Bez wątpienia bitwa grunwaldzka 15 lipca 1410 roku to dzień najświetniejszego triumfu oręża polskiego. W kilkugodzinnej bitwie wojska polsko-litewskie złamały potęgę krzyżaków, odnosząc miażdżące zwycięstwo nad elitą wojsk krzyżackich. A więc naprawdę można ogarnąć cały ten chaos, nawet usłyszeć bitewny hałas. Była miłośniczką historii, nie mogła w roku 600. rocznicy bitwy nie zobaczyć tego płótna. Tak, Matejkowska bitwa pod Grunwaldem, jak to już nieraz czytała, to rzeczywiste arcydzieło. Nie dziw, że artyście wręczono niegdyś berło królewskie na znak panowania w sztuce. Takiego hołdu nie doczekał się żaden malarz.